To naprawdę wspaniałe, że postanowił Pan dzisiaj być tutaj z Magdą podczas świętowania dziesięciolecia kuchennych rewolucji. I najpierw zapytam na linii Kanada-Polska. Co Pan najbardziej kocha w Polsce, kiedy Pan tu przylatuje? To, że Magda jest otoczona wieloma przyjaciółmi i właściwie każdy dzień jest innym spotkaniem i jest bardzo dużo różnorodności w tym, co nam przynajmniej przedstawia. Jest osobą, która przyciąga do siebie wielu znanych i miłych osób, a jednocześnie uczy mnie, co się powinno i nie powinno jeść. A jedzenie w Polsce jest zdecydowanie o wiele lepsze niż gdzie indziej. Co tak naprawdę najbardziej lubi Pan jeść w Polsce, jeśli chodzi o polskie potrawy? Beef tatar, to jest z polędwicy beef. Znaczy z wołowej, tak. Chciałem zapytać, bo to jest takie niesamowite, że mam okazję z Panem porozmawiać. Tyle razy o Panu pisaliśmy w naszej gazecie. Jaka jest cecha Pani Magdy tak naprawdę, za którą Pan najbardziej ją podziwia? Jest olbrzymią pasjonatką z olbrzymią ilością energii w sobie. Ma pokłady tej energii, nie wiem skąd bierze, ale to, co pokazuje, to jest prawdziwe. Śpi 5 godzin. Ale oprócz tego ja zawsze byłem przekonania, że jest, powiedzmy sobie, geniuszem. Nie tylko w sferach kulinarnych, ale również i kreowania wnętrz, kreowania swoich ubrań, jak również i w malarstwie. Jak tak naprawdę na co dzień wygląda życie z Magdą Gessler? Bo to musi być naprawdę ciekawy roller coaster emocji. Jeżeli jest u mnie, to sprawiam to, żeby Magda jak najwięcej odpoczywała i żeby się nie zajmowała kuchnią. Także ja wykonuję główne czynności domowe, a później w miarę możliwości wychodzimy sobie do różnych restauracji, bo chcę jej pokazać różnego rodzaju kuchnię, która jest istniejąca w Toronto. A kiedy Magda jest w Kanadzie, dużo Państwo zwiedzają też może Kanady? Pojeżdżamy w różne miejsca. Zazwyczaj jeździmy w lecie na cottage, nad jeziora, bo mamy tych jezior niesamowitą ilość. Ja również zabrałem Magdę do Vancouver, zabrałem Magdę w miejsca takie jak Niagara, to jest dosyć takie typowe miejsca, ale najbardziej lubi jeździć nad jeziora, w okresie zimowym również. Ja realizowałem tak naprawdę chyba ze dwa razy temat z Panią Magdą właśnie o wielkiej miłości Państwa i zastanawiam się, czy kiedy przychodzi do kuchni, do kłótni, tak naprawdę dwa takie mocne charaktery się ścierają, to latają talerze? Z mojej strony. Bardziej niż z jej. Bardzo często bywało tak, że przylatuje do mnie na tydzień, dostaje telefon, że po 3 dniach musi wylecieć. To wtedy talerze fruwają. A czy często w Kanadzie Pani Magda jest obecna w kuchni i co ona gotuje dla Pana w ogóle? Ja staram się ją oszczędzić, ale jeżeli to robi, to robi to, co chciałbym, żeby mi zrobiła, to jest zazwyczaj sałaty i pastę. Jaka sałata i jaka pasta? To ona zazwyczaj romaine salad, ale wymyśla różnego rodzaju sałaty i ja właściwie jestem tym, który donosi półprodukty, a ona z nich robi arcydzieło. Hitem internetu był filmik, w którym razem z Larą w Kanadzie Państwo tańczyli. Czy może Pan powiedzieć, że przez Magdę też poczuł Pan w sobie teraz tak na nowo wielką pasję do tańca? Magda porywa tym swoim tańcem tych, którzy nawet nie umieją tego robić. Dlatego też w okresie, kiedy jest spokojna, jest odpoczywająca i takie rzeczy się dzieją, to wszyscy się do tego dołączają. Tak? Ale sam nie umiem tańczyć. A czy na przykład, kiedy idą Państwo razem na wesele, to też jest tak, że nie schodzą Państwo absolutnie z parkietu? Nie, raczej wchodzimy na parkiet. To długo może nie trwa, bo Magda jest bardzo porywczą osobą i entuzjastyczną, jeśli chodzi o taniec. Także długo to nie trwa, ale to, co pokazuje, to z biegiem czasu jest coraz lepiej jej to wychodzi. Tak na sam koniec też takie pytanie, czym Pana na co dzień zaskakuje Magda najbardziej? Na co dzień? Tym, że śpi 5 godzin. Jak to możliwe, że ona się regeneruje przez 5 godzin? Nie mam pojęcia, w jaki sposób, ale ma niesamowite pokłady tej energii. Być może genetycznie uwarunkowane poprzez ojca, który również jest bardzo aktywny życiowo. Nawet w późniejszym wieku cały czas pracuje.
a ona jest, no, regeneruje się bardzo szybko.